No, tutaj grill mi się właśnie robi, dochodzi, szaszłyki, a ja idę do garażu, bo muszę klocki hamulcowe w becie wymienić. Jutro ekipa ma przyjechać z Grudziądza, także trzeba, wiecie, motocykl szykować. Jeszcze trochę podładuję ten akumulator, bo nie wiem jak tam z ładowaniem, bo jeszcze nie było jak sprawdzić. No to do zobaczenia w garażu. No jestem. Jestem w garażu. Wymiana klocków. Jak wiecie, no nie mam za dużego doświadczenia w mechanice, a zwłaszcza no nie wymieniałem klocków nigdy w becie. Pierwszy raz w ogóle w motocyklu. W quadzie wymieniałem, a tutaj nie. Zawodnicy podpowiedzieli mi, słuchaj, ja raz mówię, słuchaj, klocki hamulcowe to się wymienia na zawodach, wyścigu, 1,5 minuty i klocki wymienione. No i trzeba dbać o tłoczek, tak? No. Podobno wystarczy jedną śrubkę tylko wykręcić i wymieniacie klocki hamulcowe. No to, o, pokażę wam klocki, jakie kupiłem. Klocki sobie zamówiłem, po prostu najtańsze, jakie były. Nie patrzyłem. Że tak powiem, na jakąś tam markę, firmę, po prostu kupiłem takie, nie wiem ile tam, 38 zł, czy tam coś takiego z przesyłką. Nie wiem, nie pamiętam. W każdym bądź razie jedne z najtańszych klocków. Jakiś tu kolorek niebieski mają. Nie wiem, czy nawet pasują, ale to się okaże dopiero po rozkręceniu. Tak, po rozkręceniu. Tylko muszę sobie przyświecić, zobaczyć, jaki ja klucz tu potrzebuję, jeżeli to chodzi o jedną śrubę, tak? Jedna śruba. O, to mamy na śrubokręt. Czyżby? 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 Nie wiem. Nie pasi mi to. Ale muszę wam pokazać, jak w ogóle chodzi zacisk prawo-lewo. Widzicie? Prawo-lewo. Rozchyliłem. Zaraz zobaczymy, czy do końca. No, prawie do końca. No i podobno jedną śrubę trzeba odkręcić. O, jeden jaka. Odkręciłem. Kurde, mieli rację. Mieli rację. Ale nie wiem, czy to mi się urwało, czy to jest zaślepka, co to jest? Niesamowite po prostu. Niesamowite. No mówili, że to jest proste, nie? 1,5 minuty. Ciekawe, ile mi zejdzie. No słuchajcie, te klocki jeszcze są całkiem. Może ich nie wymieniać. O, jeny. W porównaniu do tych, no to są trochę zjechane. To jest jakaś zaślepka, czy co? Chyba zaślepka. Może by brud się chyba nie dostawał. Ale co dalej? Tego nie wiem. Czyli telefon do przyjaciela. No jednak nie ma telefonu do przyjaciela, a tu jest na imbus pod tą zaślepką. No i wykręcam. Tylko teraz kwestia, czy mam odpowiednie klocki. Czyli wymiana, no nie jest trudna. Dobrze. Jeszcze gwintu jest chyba trochę. Już nie ma.
Ciężko jest tak jedną ręką robić, jedną trzymać kamerę. Taki urok youtubera. To bym mógł trochę przesmarować, wiecie, powiem, żeby to lepiej schodziło. No nie chciałbym uszkodzić tego gwintu, żeby tutaj nie łapać za nic. No, niektórzy powiedzą, o, to banalnie proste. Spoko, no pewnie banalnie proste. Jak drugi raz to będę robił, to już będzie naprawdę banalnie proste. Jeden klocek zszedł. No taki słabiutki. Ale mi się wydaje, że będą pasowały. Zaraz założę jeden z tych. No słuchajcie, taki odcinek z garażu też czasami musi wlecieć. Może ktoś po prostu nauczy się wymiany klocków i samodzielnie sobie wymieni po tym filmiku. No różnie bywa, nie? No słuchajcie, pewnie, no chciałbym być też mechanikiem, ale nie można na wszystkim się znać. Znam się po prostu od strony mechanicznej na czymś innym, na maszynach, na urządzeniach. No ale tutaj no sami widzicie, no jeżdżę ile lat motocyklami, nigdy nie wymieniałem. Zawsze sprzedawałem, jak jeszcze były dobre. Nie było co robić. No, a już nie mówię o rozbieraniu silnika i innych rzeczy. O przekaźniku to trochę grzebałem, nie? Ale tylko najgorzej, jak po prostu śruby nie chcą się odkręcać. Nie, tego to nie lubię, nie? No i skręcania potem, jak za dużo mam tych wszystkich, wiecie, podkładek tego i potem zapomnę, gdzie co ma być, to jest słabo. Tak od razu, wiecie, jak się robi na gorąco, pach, pach, odkręca i wkręca, to jest ok, ale jak tak to trwa trochę czasu, bo trzeba części, bo trzeba to, bo trzeba tamto, no, tak to jest. Dobra, lecimy z tematem. A nie, wiecie co, idę grilla przerzucić i zaraz wracam. Czyli wymiana klocków jest banalnie prosta. Myślałem, że trzeba koło ściągać. Dobrze. No i jeszcze tutaj z dobre 1,5 mm było, no ale jak mamy, to wymieniamy. A ja w czasie trenowania gumy muszę wam powiedzieć, że no dużo używam hamulca tylnego, przedniego mało, zwłaszcza o, w terenie to tak. No i patrzcie, jedną rączką, moment, dwoma rączkami muszę, ale tak w przenośni mówię, jedną rączką i klocki wymienione, czyli nie wiem, czy tak w każdym motocyklu jest, ale domyślam się, że tylko w wyczynówkach szybka zmiana klocków, tak jak właśnie mi zawodnicy mówili, no po prostu na zawodach się wymienia często gęsto i dokręcamy. Ja wiem, słuchajcie, to jest taka blokada, żeby się nie wykręciła ta śruba. Tak mi się wydaje. Może jeszcze nie będę jej wkręcał,
Zobaczymy, czy to w ogóle działa. O, stary klocek spadł. Nie, no jest, kurczę, elegancko. I patrzcie, niebieskie. Wiecie, co zrobię? Jeszcze sobie tutaj to przesmaruję. Delikatnie. Żeby mi nie pokapało. Czyli wędrówce wymiana klocków to jest prościzna. Tylko teraz jeszcze, gdzie ja mam śrubokręt ten mój fajny? Tu jest. Oj. Oj. Dobra. O, widzicie, jak fajnie tutaj na tłoczku to chodzi? Teraz by trzeba było sprawdzić, czy hamuje, co? Wypadałoby, nie? No to inaczej. To tutaj trzeba kamerkę sobie ustawić. Tu kamerkę ustawić. I sobie pomóc w ten sposób. Siedzi. Coś pięknego. No słuchajcie, no ja stwierdziłem, że po prostu wymiana klocków w wędrówce to jest łatwiejsze niż ułożenie prostych klocków Lego. Naprawdę, to jest robota, a tak naprawdę na 1,5 minuty w czasie zawodów. To co, no... Trzymam kciuki za was, żebyście sobie też sami wymieniali takie rzeczy. Nie wydawali pieniędzy u mechaników, bo po co? Co jeszcze ja w bycie mam do zrobienia? Powiem wam szczerze, nic, tylko sprawdzenie ładowania akumulatora. A zaraz zobaczymy, czy w ogóle odpali. Patrzcie, niebieskie, ale kurczę, ten niebieski to mi do niczego nie pasuje. Mogłem brać jakieś czerwone, ale dobra, niech już tak zostanie. No słuchajcie, no nie wiem, no z przesyłką, no naprawdę niewiele, nie wiem, tam 40 parę złotych chyba zapłaciłem. 13 zł za przesyłkę, bo wolałem kuriera. No i co, no czekam na chłopaków, przyjadą jutro z Grudziądza, mam nadzieję, a jak nie, no to Kacper będzie na pewno. No i pośmigamy, on by chciał, żebym ja śmigał na fajerce, tutaj o, na tej. Ale ja po prostu no wczoraj trochę pojeździłem fajerą, ale może też zrobię zamianę. Jutro pojeżdżę trochę tym i tym. Trzeba tego też trochę na koło powyrywać, pouczyć się. Ale generalnie chciałbym po prostu pojeździć betą tak na kole. A jutro ma być bardzo ładna pogoda. Także słuchajcie, no taki odcinek z wymiany klocków w becie, czyli można powiedzieć w wędrówce, w wyczynowym motocyklu. Jest to tak wszystko tutaj poukładane, że raczej wszystkie wymiany tu idą sprawnie i szybko. Czyli obyło się bez telefonu do przyjaciela. A coś tu mi nie pasi, poczekajcie. A nie, tutaj dobrze wszystko gra i buczy. No tutaj najważniejsze, żeby nie zjechać klocków i żeby tarcza nie dostała. No ale tutaj mam już drugi komplet, sami widzicie, na enduro, już z tarczą, zębatką, w sumie wszystko to samo co tutaj, ale na razie jeszcze zostaje na kołach Supermoto. Dobra, odpalę ją, zobaczę jak to teraz ona odpala, czy trzeba podładować na jutro ten akumulator, czy nie. We'll be right back.
jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz.